Jedni grają na gitarze, inni są miłośnikami gier komputerowych, a jeszcze inni zachwycają się tańcem. Okazją do podzielenia się swoją pasją i zaprezentowania swoich umiejętności był Międzynarodowy Dzień Tańca na Ostródzkim Zamku. Organizatorzy zadbali, by w ostatnie dni szkolnej nauki, które wypełnione są kartkówkami z zaliczeniami, uczniowie mieli choć trochę rozrywki. To już po raz szósty, bo to staje się tradycja, zamkowe spotkania taneczne, które wymyśliliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. To święto nam się zawsze opóźnia, bo ono jest 29 kwietnia, ale z różnych powodów, a to matury, a to różne inne okoliczności. Także, ale niezależnie od tego świętujemy bardzo uroczyście i w tym roku no, wyjątkowy charakter mają te spotkania, są odmłodzone. Dużą radością jest dla nas zespół szkolno-przedszkolny ze szkoły numer 5. Który no, zaszczycił nas układami tańca przez maluchy i iskierki, ale także przez szkoły podstawowe. Dotychczas w zamkowych spotkaniach brały udział formacje taneczne ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Większość z prezentujących się zespołów 12 czerwca postawiło na taniec współczesny czy hip-hop. Przez ten czas mieliśmy okazję gościć wielu fantastycznych tancerzy, znakomite grupy taneczne. Mogliśmy oglądać młodych ludzi wykonujących różne techniki taneczne. Ponieważ nasz festiwal jest otwartą formułą, mogą tu wziąć udział wszyscy tancerzy, ci, którzy wykonują taniec towarzyski, ci, którzy wykonują taniec współczesny i taniec ludowy i także inne techniki. Uroda tego spotkania polega na tym, że pokazujemy, jak wielobarwną, rozległą, kolorową przestrzenią jest sztuka tańca. Młodym tancerzom zaprezentował się zespół tańca polskiego Mazur, który działa w murach Ostródzkiego Zamku od 1997 roku pod kierunkiem Grzegorza Łabacza. Są jeszcze młodzi ludzie, których fascynują polskie ludowe tańce. I zawsze znajdują się ludzie, młodzi ludzie, którzy pragną kultywować tradycje swoich ojców, tradycje taneczne, muzyczne, również śpiewacze. Ale z ogromną przyjemnością i radością będziemy widzieć kolejne młode twarze, które chciałyby rozwijać siebie w tej pięknej sztuce tańca, jaką niewątpliwie jest taniec narodowy, taniec polski. Poloneza, mazurka czy oberka w wykonaniu zespołu tańca polskiego Mazur w Ostródzie widzieliśmy podczas wielu oficjalnych uroczystości. Coraz częściej w szkołach funkcjonuje kilka grup tanecznych. Od kilku lat w gimnazjum numer 2 działa zespół Alternatywni, który co roku bierze udział w zamkowym przeglądzie tanecznym. Chodzimy na różne konkursy, na różne przeglądy, a taniec to jest przede wszystkim takie rozładowanie emocji, takie pokazanie siebie, takie hobby, taka pasja w życiu w sumie. Placówki oświatowe dają coraz większe możliwości swoim uczniom, by ci rozwijali swoje różnorodne pasje. Czas pokaże, czy szkolna fascynacja tańcem będzie kontynuowana w przyszłości.